Ja nazywam się Scarlett Szulogali, z prezes Fundacji Tara, schronisko dla koni. Gdzie myśmy dostali to zdjęcie, to co, podejdziemy do konia? To jest zagłodzony koń w kondycji głodowej. Dlatego ma problemy skórne jeszcze. Znaczy, wie pan co? No trzeba będzie wezwać lekarza weterynarii. On będzie musiał stwierdzić i zobaczyć, co tu jest, co się dzieje, bo wie pan, za to teraz są duże kary. Za znęcanie się nad zwierzętami nawet na 3 lata można pójść siedzieć. Prawo chroni zwierzęta. Ja rozumiem, że starszy koń, no ale jakby pana tak powykręcali buty do góry, to też nie mógłby pan chodzić. Przy mnie jest bardzo zaniedbany. Jest, niech pan popatrzy, to są dredy. To zwierzę, no co myszka. Sam pan wie, że to jest bardzo zaniedbane zwierzę. W kondycji głodowej. Odrobaczana była kiedyś? No co, kozucha? A według pana ile ma lat? Około 25, nie wiem, starszy od mojego brata. Nie mamy tyle czasu. Po co trzymacie tego konia? No bo już nikt go potem nie chciał, on już stary i ani by dopuścić już nic, to tak go trzymaliśmy. Co mieliśmy to z nim zrobić? No bo takie chodzenie to jest cierpienie. Ej, co z tego? Znaczy tak, no niestety, ale tej sprawy nie możemy zostawić, tak, wie pan. Możemy postarać się... Ma jeszcze tu otarcia takie duże na uszach. Znaczy tak, no... Dredy straszne. To zwierzę potrzebuje normalnego jedzenia, nie? Bo to jest wszystko masakra. Jest zarobaczona, bo ogon jest roztarty trochę. Jest tak, to zwierzę nie może zniknąć, bo zostało już sfilmowane, już jest jakby zarejestrowane, że żyje u was jest. Kopyta, no to już masakra. Tutaj widać, że nikt nawet nie pomyślał, to są dredy. Nikt nie zrobił nic, żeby zająć się tym zwierzęciem. No ona ledwo się porusza. Stąd te odleżyny właśnie. Dużo leży. Ogon roztarty. Robaki. Tak, jeszcze tu od dołu srapie. Znaczy tak, to zwierzę natychmiast potrzebuje pomocy. To już nawet nie ma o czym mówić. Zróbmy tak, ja zostawię do siebie telefon i poproszę też o telefon zwrotny. I postarajmy się to załatwić bez larum, no bo w zasadzie to tak, najciekawiej i najlepiej byłoby wezwać już i telewizję, inspekcję powiatową, weterynarii, policję, bo tak się działa. No. To już teraz takie są czasy. Ale żeby... Ja proponuję po prostu ugodowo załatwić sprawę, gdzie dla kogoś, kto to zwierzę przejmie, no to będą tylko wydatki. Wszystko to jest już zanik mięśni. Być może grzybica. Bo to wszystko wyłazi stąd. Żebra. ...25 lat jak na kucyka. Jeśli ma 25 lat, to wcale nie jest taki straszny wiek. W tym wieku kucyk to powinien być tak. Dobrze. Pierwszy numer to jest do mnie.
A ja poproszę, nie wiem, do pana albo do brata. Właściwie mówię, już zgłaszam dzisiaj, tak? Że u was jest to zwierzę. Ale niestety tak tego konia nie można wystawić, bo to jest żywa, czująca istota. Dzwonił już, tak? No, dzwonił do nas. Dobrze. Co jest? Ja proszę pana tak. Znaczy zaraz. Pan uważa, że ten koń dobrze wygląda? Nie. No, za super na pewno nie. Jak no, nie chce źle, to to no. Pesawicą. No to pytanie teraz, dlaczego nie chce jeść, tak? Pierwsze, może jest problem z zębami. Na pewno konia trzeba odrobaczyć, bo widać, że nie był odrobaczany. Kowala nie widział od zarania dziejów. Właśnie, że nie, pani się myli. To tak szybko... Bo był i nie pamiętam dokładnie kiedy miał robione i teraz znowu ma być. Znaczy tak, no bo już pan... z Kowalem jesteśmy umówieni, ja że Kowal będzie. To znaczy, ja rozumiem, że pan nie pamięta no. Kiedy, bo można zapomnieć. Dawno te kopyta nie były robione. No podeszło mu, no nie tak dawno, no, ale nie wiem dokładnie, którego dnia i jak, no. No, wiem, że miał robione. Musimy mówić no. O latach. Lata to na pewno dużo nie. No, no może dwa. Nie wiem. Ze dwa co najmniej no. Nie widziały te kopyta no. Kowala. Co najmniej. Dobrze. Proszę porozmawiać z siostrą, tak jak powiedziałam. Ja muszę to zgłosić Państwowej Inspekcji Weterynarii, tak? I oni już rozpoczną jakąś tam swoją... No zobaczymy, no jeżeli na odrobaczenie spróbuję jeszcze, jeżeli tak pani twierdzi. Proszę no, pana, trzeba sprawdzić zęby. 20-letni kucyk no. Powinien być dwa razy taki. Zęby, środek na robaki, kowal, zgrzebło. Bo tam są dredy. A, wiem o czym. Czyli takie nieczesany, że pani mówi, no. To znaczy jest zaniedbany. Zaniedbany i w kondycji głodowej. On tak chodzi, no z tego, no, da mu się chlać i on na podwyżu czy tego, on dostaje chlanie, on chlania ma. To nie co to jest chlanie? No żarcie, nie, to po naszemu się mówi żarcie. Trzeba na te posesji robić zdjęcia bez zezwolenia. Każdy. Każda kurwa może wejść kiedy chce? Nie, znaczy... tu nie burdę, żeby każda kurwa wchodziła, robiła co chciała. To jest jedno. No tak, ale, no. Ale pan mówi o sobie, czy o tej osobie, która O tej osobie, kurwie, co weszła bez zezwolenia robi zdjęcia. To znaczy widać, że są zdjęcia z drogi robione, to po pierwsze. Nie pani zdjęcia. Dobrze, że ludzie mają oczy otwarte. Zadbajcie o tego pana. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Dobra. Tu możemy już koc puścić. Weźcie a kocyk może ją nakryjemy, co? Kocykiem? Wiesz co? Zobaczycie, bo może być gorące. Okay. Dokumenty, proszę. A gdzie jest właściciel? Ja. Pan. Tak, tak. Za datem. Ja jestem właścicielem. Aha, dobra. To ostatnio był inny. Paszport był? Nie ma. Nie ma. I teraz imię, nazwisko. Podpis. I teraz tylko ten PESEL, że to jest akt darowizny za przysłowiową złotówkę. Ale wie pan, że w zasadzie powinni dowalić panu karę. Jedyną karą dla was, bo inny właściciel ostatnio był tego konia,
będzie to, że będziemy musieli wytłumaczyć ludziom, bo na wielu portalach z tych społecznościowych zdjęcie tego konia się pojawiło. My, ponieważ będziemy przedstawiać sytuację, że został przekazany nam ten koń, no to będzie informacja na ten temat, plus zdjęcia, plus wszystko. I to będzie dla was kara. To wszystko. Natomiast zadbajcie o tego ogierka. Tak jak wspomniałam za pierwszym razem, jak tu byłam, czasy się zmieniły. Teraz, jeżeli psy nie mają wybiegu, są na krótkich łańcuchach, nie mają wody, zwierzęta mają to, co mają, do 3 lat więzienia. Albo bardzo wysokie kary. Więc może po prostu nie zajmujcie się zwierzętami. Bo ja doskonale wiem, sama mam zwierzęta, że to jest bardzo ciężka praca. Pieniędzy niewiele jest, więc może po prostu lepiej nie męczyć się w ten sposób, inaczej. Nie do widzenia. Żyjecie? Tak. Dobrze. Jemy, Karle. Trzymałeś ty ją? Całą tak. Drogę? Znaczy, prawie, bo w pewnym momencie zaczęło... Tak, kochanie, poczułaś, tak. Pomoże pan? Może ja otworzę, tak. Bo to trzeba do góry, nie? Tak. A, bo pan zostanie na wysokości. Dobra, 2 dziewczyny jeszcze do pomocy, żeby pomóc jej. Może ja wezmę? Okej, teraz odwracamy ją w tamtą stronę. Dobra, teraz obracamy ją tam i idziemy tam. Ona na razie pójdzie w miejsce zastępcze. Tam? Tak, prosto, tam, nie. Tam, do stokrotki. Na razie tam, osobno. To pan zostaniemy sobie tam. Osobno, bo odrobaczyć trzeba choroby skóry. To co? Chyba zrobimy te kopyta coś. A to wie pan co, dzisiaj na pewno nie. Czemu nie? No ona jest zestresowana. Ale nawet bez podnoszenia, tylko byśmy obcięli jej tak z tą część tyngami dotąd, żeby nie było przeciążenia na raz, a później przyjedzie kowal i wam poprawię. Ale to wszystko możemy ściąć dzisiaj. Ja nie będę brał pieniędzy za to. Może pan wziąć.
Ja czasem jestem uczciwa, tak. Tylko... Ale pan też, nie wiem, co robimy. Nie, bo to ja jako kłodkowacz to mnie... jak widzę coś takiego, to... To krew zalewa, nie? No właśnie, ale ciężko mi przejść i nie zrobić takiego czegoś. Dziękujemy bardzo. No ja dobrze, ten, ale ja ona nie ma tam tej kości przerośniętej jakoś za bardzo w tym tej podkowie. Boże, znaczy, nie będzie bycie. Krewka nie będzie leciała. Nie, nie, tu wszystko jest... Tu wszystko jest po ścięgna, są wszystkie po naciągane, bo to się dźwignia zrobiła. Tak, tak, tylko wie pan, o co mi chodzi? Ja wiem. Ten palec, czy ta kość nie poszła... Nie, kość kopytowa nie rośnie, kość kopytowa jest w tym miejscu. Tu jest kość kopytowa i to wszystko można obciąć. Nawet trzeba obciąć i trzeba by było też tutaj to ściąć. Ale spróbujemy tyle, ile się uda nam z ziemi zrobić. Ja idę po narzędzia. No. Tutaj, no trzeba będzie poczesać, ale tą szczotkę jej, to trzeba będzie zostawić tu powieszoną. Tak, żeby ona miała swoją, nie? Tak, bo nie wiadomo, co tu się dzieje. No i co ty powiesz? Będę szczęśliwa. Ale masz ciotek, kochana. No dobra, słuchajcie, to ja jej oficjalnie nadaję imię. Ona nazywa się Miła. Taka miłka. Mgiełka, miłka. Tak, no tak. Pasowało do siebie. A jak się a jest nazywać? Miła. Miła. Już, kochani, już. Już to grzeczna była. Grzeczna była. Myślę ci, że będzie dobrze. No. Mędrzyłko. Tak. O, mężko, to. Spodniach newralgiczne miejsce jest odsłonięte. Ale cię zaintrygowało? 4, 5, 6, 7, 8, 9 dziewczyn. Dobra, jest coś? Od razu można wodę utlenioną przygotować, żeby nie opuszczać nogi. Woda, później giegiec zaraz. Tak, tu pod wszędzie. I tu w szałkę, żeby to... No i dobra. Giegciem? Tak, tylko chwilę niech to. Ale patrz, no nie pieni się. Nie ma tragedii. Nie trzymajcie tak mocno, tak tylko podtrzymujcie. No i tu dziegieś na tą szczękę. Masz dziegieś? Nie po puszce, żeby nie była twarda, tylko po samej strzałce i po tych kanałach. Bo później kopyto robi się za bardzo twarde i nie jest elastyczne. I nie przenosi no. I tutaj. Kucuś, proszę. I co w domu, co? Chodź, kucuś. Przeciąganie. Jogę. Chodź, kucuś. Chodź. Kucuś.
leki przeciwzapalne, damy leciutko, lek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy i jutro będziemy dalej, bo to w takim stanie to nawet ją nie odrobacie. Jak do jutra nie będzie wstawała, będzie jutro szła tego, południe na kropluweczki. Nie stresować, spokojnie. Spokojnie i ten. I całkowicie ktoś o niej zapomniał, trzeba będzie tą grzywę skrócić. I ten. Dzisiaj nie mogę nawet nic jej podać takiego na robaki i tak dalej, bo to ją zabije. Tak. Czy wam powiedziano, ile ten koń ma lat? 20-25. Stoj, nie bój się. Już jest dobrze, Spokojnie. Ja tak sobie tu z boku popatrzę i tyle ma. Na pewno, ale 25 ma na pewno. I tutaj jest inna sprawa. Zapalenia płuc nie ma. W płucach tam żadnych szmerów, tam gwizdów, nic z tych rzeczy nie ma. Ale jest inna rzecz. Ona ma słabe serce. Nie stresować, spokojnie. Spokojnie i ten. I całkowicie ktoś o niej zapomniał, trzeba będzie tą grzywę skrócić. I ten. Dzisiaj nie mogę nawet nic jej podać takiego na robaki i tak dalej, bo to ją zabije. Polejemy ją po grzbiecie, damy sputom, żeby te wszystkie zewnętrzne, damy wewnętrzne. Powolutku, nawet jak są, rozczyścimy kopytka. Dzisiaj dla mnie Ula tutaj daj to. Znaczy kopytka tu są. Akurat pan, który nam wiózł, okazuje się, że jest kowalem. Tak. Bo ona miała kopyta. No jeszcze zobaczę tam, jak to trzeba będzie. Potężne kopyta miała. A potem przyjedzie, tam trzymaj za ten, za głowę. Chodź tutaj ze światłem, żebym ja tu zobaczył, jak tu z tyłu wygląda. Dobrze. Dobrze. No i zobaczymy, jeżeli nam nie będzie przybierała na masie, to zrobimy ten biochemię, zrobimy ten profil wątrobowy, geriatryczny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jakąś tam kroplóweczkę na wzmocnienie? Nic, nie? Będzie, spokojnie. Na razie nie chcę jej nic zruszać, bo to... Nie. Za dużo wrażeń. Poczekam, niech ona się ten... Podam jej leki takie, żeby nie dostała nam żadnego mięśniochwatu transportowego, nic z tych rzeczy, żeby się te nogi przestały ją boleć, żeby spokojnie można było dokładnie przejrzeć te wszystkie kopytka. Ale ktoś totalnie się nią nie zajmował. Drodzy Państwo, minęło 17 dni od momentu, kiedy przywieźliśmy Miłkę do jej nowego domu, do tary. W tej chwili podchodzimy do padoczku, gdzie mieszka Miłka. Miłka mieszka razem z Mgiełką. Obok mieszka Leoś, a celnik co chwilę zagląda do wszystkich. Drodzy Państwo, podchodzimy do Miłki. Co tam, dziewczynki? Mgiełko, i co powiesz, malutka? Pokaż im, Mgiełko, tutaj. Mgiełko. Hej, dziewczynko. Do Mgiełki za chwileczkę podejdziemy jeszcze raz, bo na razie ona nie chce pozować nam tutaj. Mgiełka zaprzyjaźniła się z Miłą. I teraz podejdźmy do Miłej. Miłko, myszko, no jest taka biedulka. Taka jestem stareńka. Muszę z tej strony, bo ona lubi patrzeć na człowieka. No, troszeczkę nam przytyła. Tak, dziewczynka, udało się rozczesać te straszliwe dredy. Patrzcie, jaką mam piękną grzywę, grubą. Wszystko pięknie rozczesane. No i tak troszeczkę przytyła. Ważne, że ma swoich końskich przyjaciół, ma swój dom. Leosiu, chodź tu. Chodź tu, grubasie. I oczywiście jest tutaj za ogrodzeniem malutki Leoś, tak? Malutki Leoś, zwiedli ziomy Leosiu. Także tutaj są te nasze takie kochane maluchy. I tak żyje sobie Miła.
Mgiełka.